Witam w kolejnym filmiku. Mam tu dekant, także może to być misja dekantowa, kolejny odcinek, ale też przede wszystkim odkrycie. Odkrycie marki mainstreamowej Kenzo to jest chyba zapach butikowy Care Asuki. Muszę powiedzieć, nie pamiętam nut. Nuty raczej takie w miarę moje, skoro się zdecydowałam koleżanki na dekant. Więc muszę powiedzieć, że zapach mi się tak bardzo spodobał. W pierwszym zetknięciu spodobało mi się, z czasem coraz bardziej, do tego stopnia, że pamiętam, że koleżanka oddaje flakon, wręcz byłam gotowa flakon brać, ale niestety wymieniła go. Co mnie urzekło w tym zapachu? Przede wszystkim to jest to taki klimat hot shot, couture Givenchy, natomiast tam jest w zasadzie malina przebrudzona pieprzem, ambrą, to jest tak jakby pozbyć się tego pieprzu i tak dalej, malinować, ale jakby słodsza wersja tego zapachu z Givenchy. Natomiast po czasie jakby ta słodycz złagodniała i mocno się wybił motyw herbaty, takiej ciemnej. I to jest taka herbata z słodszą maliną. Bardzo urokliwy, taki niesamowicie, bym powiedziała, pozytywnie nastrajający. Także ja ten mały dekan 5-metrowy z przyjemnością zużyję do ostatniej kropelki. Myślę, że w tej aurze teraz będę sobie często sięgała po ten zapach. Chyba jest więcej tych w takiej szacie, jak ten zapach Asuki Kenzo. Więcej flakoników, bo mi też minął, że jest chyba Magnolia. Nie wiem, jakie tam jeszcze, natomiast ten, aż zaraz sobie sprawdzę nuty, bardzo mi przypasował. I z czasem zyskiwał. A to jest to Lalique Plume Blanche, o którym wspominałam. Początek to jest taka waniliowość, taka dosyć wieczorowa, dosyć desterowa, nie jakaś płaska, spożywcza. Natomiast nie jakoś w takim wydaniu, które ja wybitnie lubię, dosyć upojna, ale nie jest to klimat mojej kochanej wanilii Artisan Vanille na przykład. Przede wszystkim po czasie, po bardzo długim czasie, to się zrobił taki na mnie efekt trochę sandałowca z tymi takimi nutami, których ja nie lubię, czy jakieś tam koperki, nie koperki, ogórki kiszone, różnie to ludzie odbierają. Jakby generalnie nie trafił aż tak do mnie, natomiast ten Kenzo jak najbardziej. To jeszcze takie małe zapowiedzi zrobię. Ja jednak mam w swojej kolekcji aktualnie jeden zapach z H&M. Zapomniałam, że odkupiłam kogoś gruszkę. Miałam jeszcze Black Papyrus. Miałam też dekanty innych. Z flakoników ta gruszka. Pobieżnie ją znam, pobieżnie testowana. Nie jest to na pewno moja najkochańsza gruszka, ale nie było jakoś tak źle. To jest Dupont, ten klasyczny Parfum. Ja już kiedyś ten zapach miałam na uwadze, w końcu flakonik jest u mnie. Znaczy w końcu, nie jakoś teraz, już dużo wcześniej, gdzieś ileś tam miesięcy to mam. Podejrzewam, że gdzieś 5,5 roku. Natomiast nigdy chyba o nim nie wspominałam. Myślę, że o nim wspomnę, ponieważ to jest taki zapach na zasadzie raczej budżetowej. Raczej w takiej stylistyce też w sumie, która jest poszukiwana przez Agnieszkę XT, czyli taki dosyć z taką trochę i też aurą dawniejszą, trochę retro, z retroduszą, ale to są testy pobieżne, będę jeszcze go sprawdzała. Natomiast on cały czas w dosyć niskich cenach bywa.